Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kontynuując nasz pobyt u kolegi Zbyszka Oleksiaka, widzimy kolegę Łukasza, opiekun w gołębnikach, pielęgniarz kolegi Zbyszka też. Tutaj oni wspólnie od wielu lat widzimy tam te gołębie, które tutaj tak krążą. One dla nich zdobywają bardzo dobre wyniki. O, pięknie siadają, widzimy. Ale my tutaj już o tych gołębiach dzisiaj, o treningu, który był, nakręciliśmy jeden film. Natomiast teraz chcemy pokazać, tutaj Zbyszek, przesuń się troszeczkę bliżej. Pokażemy ten gołębnik. O tym gołębniku już kilka razy mówiliśmy. Jest to gołębnik, który tutaj postawiliśmy sobie w celu przetestowania takiego systemu lotowania gołębiami młodymi, który tutaj sobie wspólnie z kolegą Zbyszkiem, bardziej to była jego idea, jeżeli chodzi o organizację w środku gołębnika, jak tutaj zorganizować. Ale powiedzmy, jak my mamy to widzimy. To jest gołębnik, który jest dla tylko 21 młodych gołębi, aczkolwiek jest tutaj dużo więcej. Powiedz o tym, jak tutaj zamierzasz lotować w tym sezonie tym gołębnikiem. No tutaj po prostu ten, bo są, przez przypadek nie wyczuliśmy, tam są coś 3-4 samiczki, no nie? Ale po prostu tak są, z reguły wybraliśmy same samczyki. No i tak po prostu zamierzamy po prostu nimi tak lotować po prostu z pozycji takiej po prostu od samiczek starych, nie? Tak, czyli będą po prostu latać tak jak młode, ale latować będą tak jakby dorosłe już jakby prawie. Dorosłe po prostu. Pokażemy, nie? W środku, jak jest to zorganizowane, nie mamy nic do ukrycia. O, widzę, kolega Zbyszek przebudowuje, o, widzimy. I proszę zobaczyć, każdy niuans to jest ten, o, zawiasi, który powoduje, że jeżeli się otworzy, taka sprężynka go dociągnie, łańcuszki takie dokręcone, w momencie, kiedy mamy otwarte, gołębie nam nie wylecą, one się troszeczkę boją tego, no i mamy takie półki tutaj zrobione, te 20 cel na tych regałkach, tam są jeszcze siodełka, pokażemy. O, tak to wygląda. Tutaj każdy ma miseczkę osobno. U góry, zobaczmy, jest wylot tutaj wentylatora, wietrza, oświetlenie. Może być każdy karmiony indywidualnie, gołąbek, nie? I zobaczymy, tutaj będzie specjalnie, ta drużyna będzie nowa stworzona? No, zobaczymy. Drużyna. Drużyna będzie... Prawdopodobnie tylko dam, na mnie dam tylko 21, tak. A te pozostałe gąbki to tam żona będzie mieć dziś, tak. Nie? Tutaj te gołębie będą lotowane. Tutaj kolega specjalnie w tym sezonie chce tak przetestować, bo chcemy też pokazać, że można mały gołębnik mieć, małą ilość gołębi, a sobie bawić się w lotowanie. Gołębniki tutaj... Wysuwane, leciutko wszystko tutaj. Tak samo jest w ulietach, bo jednak by to było ten, no to możemy sobie opuścić i regulować sobie. O. Możemy sobie regulować, jak sobie życzymy, czy troszeczkę, czy trochę więcej, czy całkowicie do maksa, nie? Mhm. Też to wysuwane. Oczywiście postaramy się wszystkie, ile na loty gołębi młodych macie, ile lotów na loty młode? 5 czy 6 w oddziale? 5. Chyba 5. 5. To będziemy każdy lot na pewno sfilmujemy tutaj. Postaramy się przyjechać do kolegi Zbyszka i każdy jeden lot pokazać. O. To pokażesz jednego gołębia, tak? Nam. To jest młody czy stary? Młody samczyk. Młody samczyk. On ma partnera z samczyka. Pedał. Tak. Polubił sobie samczyka, ale tak, no nie daj Boże, aby jeden zginął, to chyba drugi nie przeżyje bez no siebie. Zobaczymy. Tutaj pokażmy, to jest gąb, proszę zwrócić uwagę, to jest gąb młody z tego roku. On był z jakiego? 11-22, mój numer akurat. No są 15 grudnia łączone, także po prostu... Ze stycznia były młode. Ze stycznia były, 10 były obrączkowane młode, nie? Taką metodą latałeś już kiedyś, czy nie? No taką nie, taką jeszcze nie, nie? Dlatego będziemy sprawdzać, a zobaczmy, bo co ciekawe właśnie, tak jak mówimy. O, jedno piórko ma teraz rzucone dopiero, nie? O. Zobaczmy, bo chodzi o to, że tutaj bardzo mała ilość gołębi, a zobaczymy, jak to się sprawdzi, takie rozwiązanie. Może ktoś sobie takie dla swojej potrzeby zaadaptuje. O. Później zrobimy tym wszystkim gołębiom zdjęcia, mamy tutaj też system, postaramy się online wszystkie wyniki od razu relacjonować, tak żeby tutaj dla kolegów było jak najwięcej tego show, tego pokazu, jak można sobie tutaj bawić się gołębiami. Także na razie dziękujemy, ale w międzyczasie popatrzmy, Łukasz pilnuje tych gołębi, które te lotują. Tutaj zawsze, kiedy jesteśmy kolegi Zbyszka, jest ciekawie, bo przy takiej ilości gołębi możemy liczyć na jedną rzecz. Coś lata zawsze, coś się dzieje, coś ciekawego możemy podglądnąć, kogoś spotkać ciekawego i zobaczyć, jak tutaj wygląda wszystko. To jest ostatnie już gołębie, trenujecie dzisiaj, czy nie? Ostatnie. Jeszcze dół. A, czyli nie ostatnie. Ja już trenuję. Także dziękujemy na razie, do zobaczenia, dobry lot.